po zakończonym Marszu Wolności i Suwerenności rozmawiamy z europarlamentarzystą, posłem do Parlamentu Europejskiego, panem Jarosławem Iwaszkiewiczem. Dzień dobry panu. Witam serdecznie. Proszę pana, mamy pytanie dotyczące tego, o czym mówił pan prezes Korwin-Mikke na ostatniej tak zwanej miesięcznicy wołyńskiej dotyczącej praw kresowian, upamiętnienia ofiar. Słyszeliśmy od pana prezesa, że jest w Parlamencie Europejskim projekt ustawy zabraniającej wjazd do Europy tym, którzy propagują banderyzm na Ukrainie. Na jakim etapie jest ta ustawa? W tej chwili w sprawie tej rezolucji zbieramy podpisy i będziemy składać w najbliższym czasie, jak tylko odpowiednią ilość podpisów zbierzemy. Także zobaczymy, jak to długo potrwa. A te podpisy są zbierane w Polsce czy gdzie? Nie, oczywiście to są zbierane podpisy wśród europosłów w Brukseli albo w Strasburgu. Pytanie kolejne. W ostatnim tygodniu doszło do dwóch ważnych głosowań w polskim parlamencie. Głosami PiS-u odrzucono ustawę zabraniającą i penalizującą aborcję, a także głosami PiS-u zapalono zielone światło dla wprowadzenia w Polsce umowy CETA z Kanadą, ale tak naprawdę jest to prawdopodobnie również furtka dla koncernów amerykańskich, czyli tego, czego dotyczy, ma dotyczyć umowa TTIP. Jaki jest stosunek pana, a także państwa ugrupowania partii Korwin do umowy CETA, a także do obrony życia poczętego? W sprawie obrony życia poczętego jest bardzo duże zamieszanie zwolenników aborcji. Strasznie dużo ludzi wyszło na ulicę, co ja odbieram, że musi być coś naprawdę negatywnego szykowane, gdyż zawsze te ruchy aborcyjne były jakby tematem zastępczym. Jakimś dziwnym trafem zwykle, nie wiem, podnoszono podatki albo wprowadzano jakieś bardzo niekorzystne dla zwykłych ludzi ustawy. Jeśli chodzi o CETA, to też niby jako wolnościowiec powinienem być za wolnym handlem, ale w tej umowie nie ma według mnie nic o wolnym handlu. Jest to kolejne zniewolenie małych przedsiębiorstw, zwykłych ludzi przez globalne, duże korporacje, które na każdym kroku próbują zwiększać swoje interesy. W najbliższym czasie środowiska patriotyczne i kresowe będą protestowały w dniu 11 października pod siedzibą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, generalnie przeciwko polityce ministra Waszczykowskiego. Jak pan jako eurodeputowany ocenia polską politykę zagraniczną w wykonaniu pana ministra Waszczykowskiego? Bardzo różnie można do tego podchodzić. Mi pozostaje mieć po prostu nadzieję, że pan minister Waszczykowski działa w interesie Polski. Tylko nadzieja nam zostaje. Ja mam taką nadzieję, że jednak działa w interesie Polski. A mam pytanie jeszcze dotyczące ostatniej wizyty w Stanach Zjednoczonych pana prezydenta Andrzeja Dudy. Oczywiście były spotkania państwowe z przywódcami innych państw, z prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale okazało się, że równie ważne dla naszego prezydenta było spotkanie z prywatnymi organizacjami i przedstawicielami prywatnych środowisk żydowskich oraz obiecanie im czegoś, czego polska opinia publiczna nie dowiedziała, to znaczy po prostu, czy dla pana jako polityka i to jest normalne, że przywódca państwa jadący do innego państwa obok oficjalnych spotkań odbywa tego typu spotkania, o których szczegółach opinia publiczna nie jest informowana? No niestety jest tajemnicą Poliszynela, że środowiska żydowskie próbują od Polski wyłudzić potężne odszkodowania, szczerze mówiąc nie bardzo wiem dla kogo i za co. To są wielomiliardowe sumy liczone w euro i od wielu lat już te środowiska zabiegają u każdej władzy, nowej władzy, która się w Polsce pojawia. Także mnie nie dziwi, że z panem prezydentem również jakieś konszachty próbują zawrzeć. Dziękuję bardzo. Naszym rozmówcą był eurodeputowany pan Jarosław Iwaszkiewicz. Dziękujemy bardzo. Dziękuję ślicznie.